Wiosną każdego roku samorządy mają obowiązek przygotować raport ze swojej działalności. Jest to wymóg ustawowy. Raport o stanie miasta przygotowują także władze Słupska. Dokument jest już niemal gotowy i w najbliższych dniach zostanie udostępniony mieszkańcom. Opracowanie zawierać będzie zestawienie wszystkich aspektów życia i funkcjonowania miasta. Począwszy od wydatków na drogi, szkoły, placówki kultury, wsparcie mieszkańców, aż po duże, wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę miejską. Ten raport jest kompleksowym dokumentem, zbudowanym wedle określonych standardów, w których pokazujemy wszystkie sfery funkcjonowania miasta zależne od realizacji budżetu miasta. Budżet miasta w ubiegłym roku to kwota 775 milionów złotych. Tyle kosztowało funkcjonowanie miasta. To spora kwota, która jest dla nas niewyobrażalna, a dopiero wtedy, kiedy zobaczymy, co udało nam się z tych pieniędzy zrealizować, jakie zadania inwestycyjne, utrzymanie szkół, przedszkoli, żłobków, remonty, zakupy, funkcjonowanie przychodni. Dopiero wtedy możemy powiedzieć, czy miasto wydawało je racjonalnie. Jestem przekonana i po raz kolejny pragnę potwierdzić, że nasze działania, moje jako prezydentki Słupska, mają przede wszystkim charakter absolutnie transparentny. Każda złotówka wydatkowana z budżetu miasta jest przeze mnie i moich pracowników bardzo skrupulatnie oglądana. Raport o stanie miasta będzie także odzwierciedleniem problemów, z którymi musiał zmierzyć się samorząd. W ubiegłym roku największym, który odbił się na całym kraju, był atak Rosji na Ukrainę oraz wywołany nim kryzys uchodźczy. W Polsce, w tym także w Słupsku, schronienie znalazły miliony potrzebujących. Rok, który minął, był rokiem trudnym ze względu na wojnę na Ukrainie. Wojnę, która sprawiła, że wszyscy spojrzeliśmy także na nasze życie inaczej. Myślę, że z większą pokorą, ale także, co bardzo cieszy, z dużą odpowiedzialnością dla tych mieszkańców Ukrainy, którzy stali się mieszkańcami Słupska. Ten rok był naprawdę rokiem trudnym społecznie, ale myślę, że zdaliśmy egzamin z pomocy. Myślę też, że mimo tych trudności zewnętrznych bardzo dobrze poradziliśmy sobie z zadaniami, które zostały nałożone na mnie i moich współpracowników decyzjami Rady Miasta. Od wybuchu wojny na Ukrainie w Słupsku przyjęto przynajmniej 4,5 tysiąca uchodźców. Liczba może być niepełna, bo nie wszyscy oficjalnie zgłosili się do placówek samorządowych. W wyniku wojny słupskie szkoły i przedszkola przyjęły ponad 2 tysiące dzieci i młodzieży z Ukrainy. Pierwsza faza pomocy, kiedy wszyscy spontanicznie rzuciliśmy się do pomocy, zaangażowaliśmy się w te działania. Było sporo w tym spontanicznego działania. Kolejne miesiące to pomoc już bardziej systemowa, w oparciu o powstające i wciąż modyfikowane przepisy. 4,5 tysiąca osób, taka liczba uchodźców przewinęła się przez nasz ośrodek. Zdecydowana większość skorzystała jednorazowo i dziś już jest usamodzielniona i funkcjonuje jako część naszej lokalnej społeczności. Jednak pozostało kilkaset osób, które z naszego wsparcia korzysta do dnia dzisiejszego. Udzielamy pomocy rzeczowej, głównie w formie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach, doraźnej pomocy finansowej. Spora część Ukraińców na zasadach dokładnie takich samych jak Polacy korzysta ze świadczeń rodzinnych. To był też czas, dzięki któremu poznaliśmy realne problemy, potrzeby ukraińskiej społeczności, co z kolei pozwoliło nam przygotować projekt, zdobyć grant z Urzędu Marszałkowskiego i przeznaczyć 500 000 złotych na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Słupski MOPR musiał nie tylko zmierzyć się z pomocą dla uchodźców.
ale także dla mieszkańców Słupska, którzy potrzebowali wsparcia związanego z inflacją i rosnącymi kosztami utrzymania. Z myślą o nich przygotowano szereg programów, m.in. dotyczących dotacji do źródeł ciepła. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uruchomił także nowe punkty wsparcia. W ten sposób powstała nasza pracownia samodzielności Zakątek. Pracownia jest wyjątkowym, bardzo fajnym miejscem dla rodzin zastępczych, dla wychowanków pieczy zastępczej. Wspiera nasze placówki socjalizacyjne. Jest to miejsce, w którym realizowanych było mnóstwo zadań i działań w zeszłym roku. Był to pierwszy rok realizacji tych zadań w tym miejscu. I tak naprawdę dzięki temu zapoczątkowaliśmy poprawę tego naszego słupskiego systemu pieczy zastępczej i dzięki temu nasze rodziny zastępcze, dzieciaczki mogły korzystać z dużego wsparcia. W Zakątku prowadzone są dyżury koordynatorów rodzinnej pieczy, czyli zajęcia takie świetlicowe dla wychowanków pieczy zastępczej, różne, malarskie, plastyczne, sadzenia kwiatków, kulinarne, a więc przekrój jest tu bardzo bogaty, wszystko zależy od pomysłów dzieci i koordynatorów. W pracowni również odbywają się treningi samodzielności dla naszej młodzieży. Treningi weekendowe połączone z gospodarowaniem budżetem, jak i z umiejętnościami kulinarnymi. Kolejny temat bardzo ważny, który rozwijał się w zeszłym roku, no to przemoc w rodzinie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Punkt interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest to miejsce, które bardzo się rozwijało w zeszłym roku, które wpisało się już na trwałe w nasze słupskie miejsca wsparcia dla osób w kryzysie. W PIK bazie udało nam się przeszkolić w zeszłym roku około 150 osób z różnych obszarów, dziedzin, właśnie z realizacji procedur niebieskiej karty, z zakładania niebieskich kart i w ogóle z tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby, które znajdują się w kryzysie, mogą liczyć na profesjonalne, natychmiastowe wsparcie wielu specjalistów. I tak naprawdę PIK baza działa szeroko. W zeszłym roku udzieliliśmy wsparcia około 160 osobom w mocnym kryzysie. Udzieliliśmy schronienia tymczasowego dla kobiet z dziećmi. MOPR, podobnie jak pozostałe placówki samorządowe, realizował także szereg innych działań, które ujęte będą w raporcie o stanie miasta. Ważne miejsce w dokumencie znajdzie także zestawienie inwestycji prowadzonych w Słupsku. Słupsk pozyskał na to rekordową kwotę środków zewnętrznych, bo blisko 240 milionów. Większość pochodzi z projektów w ramach programów rządowych i została przeznaczona na inwestycje. Zapisaniem tych projektów stoją współpracownicy z Wydziału Zarządzania Funduszami. To w większości dzięki ich pracy, analizie, pilnowaniu możliwych środków do pozyskania ta kwota jest tak duża. Ale, co także ciekawe, przerabiamy w mieście Słupsku kwotę 630 milionów złotych, to znaczy na taką kwotę są realizowane zadania, które rozpoczęliśmy wcześniej, zaczynamy w tym roku, czy będziemy realizowali w najbliższych latach. 630 milionów złotych jest w przygotowaniu i w obrocie na inwestycjach, zadaniach, które będą zmieniały i rozwijały nasze miasto. W raporcie zostaną ujęte nie tylko inwestycje, które miasto rozpoczęło w ostatnim roku dzięki pozyskanym środkom, ale także te, które ukończono z wcześniejszych projektów. Jedną z najważniejszych jest zakończenie rewitalizacji bulwarów nad Słupią. To kompleksowa przebudowa nabrzeża rzeki w centrum miasta. W ramach prac powstały trzy kładki, nowe deptaki, nasadzenia zieleni i miejsca do rekreacji. Ponadto teren jest w pełni monitorowany. Obecnie bulwary są jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Słupsku. To także arena wielu wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
Ciekawą inwestycją, która znajduje się w niedalekim sąsiedztwie bulwarów, jest wyremontowane podwórko między ulicami Partyzantów a Armii Krajowej. Zaniedbany teren zyskał zupełnie nowe oblicze. Tego typu podwórek w mieście jest sporo, natomiast tu zagospodarowaliśmy powierzchniowo bardzo duży obszar podwórka za starymi kamienicami. Może tego tak bardzo nie widać, ale zapraszam do odwiedzenia tego miejsca. Naprawdę urokliwe miejsce, a tak naprawdę przez wiele, wiele lat bardzo przez wszystkich zapomniane. Uporządkowaliśmy to miejsce, wyposażyliśmy w różnego rodzaju urządzenia, tak aby spędzać tam mogli czas zarówno dorośli, dzieci, jak i młodzież. Inwestycja również zrealizowana z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Wyjątkowo ważnymi realizacjami jest budowa węzła transportowego, gdzie prace dobiegają końca, a także projekt zagospodarowania wód opadowych w mieście. W jego ramach powstał największy w Słupsku zbiornik retencyjny przy ulicy Szczecińskiej. Może on pomieścić ponad 15 tysięcy metrów sześciennych wody. Wody opadowe w Słupsku mają to do siebie, że bardzo szybko spływają w stronę doliny rzeki Słupi. Wjeżdżając zarówno od strony Gdańska, jak i od Szczecina, zjeżdżamy bardzo ostro w dół. Te wody bardzo szybko spływały i podczas nawałnic, a szczególnie te nawałnice i ulewne deszcze miały miejsce i mają zwykle w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień. W centrum miasta mieliśmy ogromne problemy z zagospodarowaniem, z opanowaniem tych wód. No i wręcz sytuacje powodziowe powodowały duże zniszczenia. Zaczęliśmy realizację programu zagospodarowania wód opadowych, budując ten największy w ogóle w dziejach Słupska zbiornik retencyjny, ale to nie koniec. Zrealizowaliśmy również na terenie całego miasta dużą ilość tak zwanych deszczowych trawników. Wykorzystywaliśmy każdą zieloną powierzchnię na terenie miasta. Tereny zielone były pogłębiane, były wysypywane żwirkami. Często mieszkańcy Słupska pytali, co my tam robimy, skoro tam tak piękna trawa rosła. Rzeczywiście trawa dalej tam będzie rosła, tych terenów jest bardzo dużo, ale one zostały technologicznie tak zmodernizowane, że również stanowią dużą część miasta, jeśli chodzi o retencję, czyli zatrzymywanie wody w miejscu jej gromadzenia się. Kolejne zbiorniki retencyjne miasto chce wybudować przy ulicy Dywizjonu 303, ulicy Zaborowskiej, a także u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego przy Rondzie Praw Kobiet. Ważną część miejskich inwestycji stanowią remonty oraz budowy dróg. W ostatnim czasie samorząd zrealizował nowe nawierzchnie ulic w części zachodniej miasta, m.in. na ulicy Legionów Polskich czy ulicy Załuchy. W tym roku prace drogowe w Słupsku są kontynuowane. Najważniejszą będzie budowa kolejnego etapu ringu miejskiego. W raporcie będzie także mowa o budżecie obywatelskim i spółkach komunalnych, dzięki którym miasto funkcjonuje w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gospodarki odpadami, komunikacji, a także kultury, edukacji i rekreacji. We wszystkich placówkach podległych miastu pracuje niemalże 4,5 tysiąca osób. Raport w najbliższych dniach będzie dostępny w internecie i każdy słupszczanin będzie mógł zapoznać się z jego treścią. Dokument będzie także przedstawiony radnym, którzy będą nad nim dyskutować. Będzie on podstawą do udzielenia absolutorium prezydent miasta.